Cześć. Dzisiaj spróbujemy sobie zatykować takie oto cudeńko, które przywędrowało do mnie od widza Grzegorza w ostatniej paczce. Z komentarzy od Was wiem, że jest to zabezpieczenie skrzyni biegów i stąd też taki tutaj taki plastikowy trochę oplot, który można ściągnąć. No, chodzi o to, że to wszystko gdzieś tam nam nie latało po kabinie, więc to jest pewnie jakoś tam sobie montowane, no a tutaj pałąk jest wkładany w to miejsce. No i się trzyma, tak? Nie zgubi się w samochodzie. Dobra. Ja to na razie założę, żeby już tak w pełnej krasie próbować do tego podejść. Dobra. I cóż, Grzegorzu, dzięki za konstrukcję. Spróbujemy tego multiloka zaatakować. I tutaj jeszcze dostałem prośbę o pozdrowienie osoby o niku Invibon, także pozdrawiam serdecznie. Dobra, no lecimy. Nie ma co przedłużać. Konstrukcja multiloka trochę znam. To jest taki trochę klasik, czyli piny w pinach tam siedzą. To już po kluczu trochę widać też. No, trochę bardzo, tak, że mamy taki pins i jeszcze jest jakiś taki dołek albo górka. No dobra, próbujemy, troszkę mi tu niewygodnie, ale nieważne, nieważne. Poprawię sobie jeszcze napinacz. Pierwszy nie chce gadać, drugi nie chce. Trzeci chce. Ładnie pyknął. Czwarty chyba też chce. Też słychać było pyknięcie. I piąty też delikatnie. Na napinaczu było coś tam czuć. Wróćmy do początku. Teraz pierwszy pin. Pyknął. Drugi. O, też słychać było wyraźnie. I z tyłu na razie nic. Ten wytrych to jest taki, wiecie, zwykły chinol oszlifowany. No, daje radę. Próbuję teraz coś tutaj poruszyć, lekko poczułem. Piątka była jakby jeszcze do wciśnięcia, być może ten zewnętrzny, środkowy raczej, wewnętrzny. O, teraz dwójka pykła. Jedynka. Jest. Widać? Że widać. Nie, no, czwórka i piątka chyba już nie. Dobra, szukajmy tych pierwszych. Chodź. Trzy, czy żeby to była trójka? No nie, chyba nie, więc może sorki musimy się podrapać w nosa któryś z tych pierwszych. O, poczułem na dwójce wyraźnie poruszenie na napinaczu. O, i jedynka. Stało się troszkę sztywniejsza i teraz zwróćcie uwagę, że mamy to było później, wrzuciłem do dwójki, znowu lekko pyknęła i mi wlazła nieco w takie fałszywe ustawienie, ten falset. Jak to się przekręciło, ale jeszcze nie otworzyło. Szukamy. Żeby piątka. Jednak. Nie. Może jedynka. Nie, dwójka, nie. O, trójka. Tak.
To była trójka. Dobra. Więc mamy no, całą konstrukcję rozbroną. Więc coś w tym było, chyba że. No. Znaczy coś w tym było. No ewidentnie jest nie klasyczna kłódka, tylko coś, co tak możemy sobie drążek spiąć. Tu jest klucz. Może sprawdźmy, czy działa. Tak, działa. Co tutaj z tego, co widzę, to jest to konstrukcja zatrzaskowa. Czyli no, dosyć głęboko są te zatrzaski, ale teoretycznie można to próbować no, przyjmować, czyli to wciskać, wcisnąć. Szukam jakiegoś. O, dobra, mam. Wcisnąć te rygle i rozbroić kłódkę bez spikowania. No ale dobra, to może niekoniecznie jest trywialne. O kurde, dobra, już do brzegu. Niech ja włączę. To chyba jest sprytnie pomyślane nawet. Zwróćcie uwagę, tu jest takie wgłębienie. I teraz jak my tutaj wkładamy coś do szynowania, to musi być coś cienkiego, bo się przy połąku wejść, to obstałem, że to będzie się klinować na tym elemencie, a nie jest to coś skośnego, tylko płaska blaszka, więc my nie możemy wciskać szyma od tej strony, od góry. Dobra, co ja będę mam taką teorię, przynajmniej tutaj zauważyłem. Może zdejmijmy też to. Jakbym musiał to wciskać blaszką, to ja tego tutaj nie mam co wciskać, tak? Przy pałąku. Musiałbym wcisnąć tutaj i to obracać. No i to się nie chce obrócić, bo się zaczepia o ten tutaj. O, sprytne. Sprytne podcięcie. Dobra. Co tu jeszcze możemy z tą kłódką spróbować zrobić? To może odkręćmy tą śrubkę. Spróbujemy w takim razie wyjąć ten powiedzmy to serce. I kto wie, jak powiedziałem, a... I kto wie, może będziemy mogli coś tu zobaczyć jeszcze. Do zamka chyba się nie zbliżamy, aczkolwiek kto wie, kto wie. Dobra. Wyjąłem na razie kilka sztuk takich moich małych tych, no. Ten może być ok. Bitów. Tak, dobra. Powinno dać radę. Jest. Dobra, to te odłożę. I zobaczmy, czy da się to. No, ale podejrzewam, że ta śruba trzyma nam ten taki aplot ładny, piękny. Tu odłożę te odłożenia. A, jeszcze te. O, te. O, te dwie to. Już zdejmujemy, to one tutaj stabilizują pewnie, albo być może są nawet elementem jakimś mocującym, no whatever. Tego tutaj plastikowego potu trzymacza. A, sprawdźmy jeszcze, na koniec bajki, znaczy nie koniec, ale... No tak, dobra, to ma sens, to można tutaj powiesić i ten pałąk tam się gdzieś trzyma tutaj w kabinie. Dobra, to rozbroiliśmy. Wyciągamy, tylko sprawdzę jeszcze, żeby tutaj nie wyleciał zamek. Nie, chyba nie wyleci tak łatwo, albo w ogóle nie wyleci. Tu jest jakiś jeszcze, o, metalowy elemencik. Kurde, jak to fajnie można wszystko rozebrać, tylko że ja to zrobił wcześniej, wiecie. No, to pewnie bym wtedy tego nie złożył nawet do filmu. Ale tutaj mamy te całe rygle. I tu jest zamek, który być może da się wyjąć, więc nie wykluczam, że będę potrafił go wam zademonstrować. Pewnie mniej lub bardziej udolnie, ale zawsze jakoś tu mamy. Chcę wszystko położyć tu, żeby nam nie poginęło, przynajmniej mi. Bo nie ukrywam się złożyć tą konstrukcję i a nie ją tam rozwalić, popsuć i niech tam gdzieś sobie leży. Dobra, co my tutaj mamy? Tu są te nasze rygielki. Gdzie jest pałąk? O, tu, dobra, pałąk sobie zczepimy, żeby był, dobra. I cóż,
Tak jest, da się wyjąć ze środka, stąd da się wyjąć zamek. Mam mało czasu, bo ten mój... niestety moja kamera ma problem już z bateriami. To jest za grube. Więc najwyżej kończymy, wiecie, potroszenie za chwilę. A, bo tu cały ten, cały zamek chce wyjść. No, chwila, chwila. On nam wyjdzie calutki. Razem z... Nie muszę używać aż takich narzędzi, bo on mi wyjdzie cały razem z... No, tę wkładkę wyjął. Dobra. A jednak przydałoby się użyć takich trochę narzędzi. Dobra, nie masz. I teraz... Sam nie wiem, co, czego się spodziewać, bo ja tego, takiej konstrukcji nigdy nie rozbierałem, więc wybaczcie, ktoś poleci. Dobra, tutaj są sprężynki. A tu mamy po kolei piny. No od tej strony. 1, 2. Tu jest 3. Dobra, 4, 5. A teraz te kipiny. One też są. Perfidne, aż powiem wam, że widać, to może widać, że nie spodziewałem się, teraz sobie poprawię tego jednego, że coś tak perfidnego udało mi się tak dosyć łatwo, pozornie łatwo spikować. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy. Tutaj mamy bardzo, bardzo złożone piny. Naprawdę złożone i nietrywialne. Tutaj są konstrukcje takie, które posiadają w środku. W środku, nie wiem, że same są, tak? Taką hantelką dosyć dużą. To jeszcze w środku jest pin na sprężynce. Zobaczcie, mi już pokazuje. No naprawdę. Który w dodatku gada z pinem. Takim, wciskanym przez klucz. Który to pin jednocześnie posiada w sobie drugi pin. I to sobie pięknie musi zagadać. Nie, nawet nie mam pewności, że to dobrze włożyłem, ale chyba tak. I dopiero jak sobie tutaj panowie, ten pan z takim panem pogada, to dopiero możemy to ustawiać. Niemniej, nie wiem czy to, czy nowsze, czy to jest stara konstrukcja, w sensie to jest taki typowy no, Multilock Classic. Czyli ma właśnie to 5 pinów w pinach. Już to zamki otwierałem, nie wiem czy być może coś tutaj się lepiej, coś jest w nowszych wersjach, co trochę bardziej utrudnia sprawę. Tutaj było dosyć nie za trudno, jeśli chodzi o pikowanie i wyczucie tych elementów. Niemniej jednak no, raczej podejście rejkiem czy jakimkolwiek pistoletem nie sądzę, żeby dało radę. No wyłaś. Po prostu się szepnąłem tą sprężynkę, co tutaj była. Dobra. To tyle. Sprężyny są klasyczne, w sensie nie klasyczne, bo jak do zamków to trochę dziwne, ale wszystkie takie same. Tutaj mamy, tak, tu hantelkę. Tutaj mamy hantelę. Poza tym, że jest pin w pin, też jest hantelka. Tutaj też jest hantelka. I to one spowodowały ten pewnie przeskok. Tutaj bliżej klasycznych pinów te trzy sztuki. No a poza tym piny w pinach. O, tutaj też jeszcze. Zwróćcie uwagę, poza tym takim, ten jest zwykłym, takim zwykłym pinem w pinie, to tutaj mamy jeszcze też coś, co nam utrudnia. Utrudnia pikowanie, głównie to utrudnia jakieś rejkowanie, albo jakieś takie czesanie i jakieś próby szybkiego dostania się
narzędziami, no nie pojedynczym pikiem, czyli też to trochę zaczepia i tak dalej, ale taki wiecie, no. Ja wam nie pokażę teraz. Mogę pokazać tylko odpowiednik tego, o czym mówię w klasycznych zamkach. Chodzi o to, że nie atakujemy tak pinem, pin po pinie, tylko próbujemy tutaj rejkować czymś takim. Tylko że odpowiednikiem tego dla zamków bocznie nawiercanych. Czyli czymś takim. Dobra. Nie paplam, dzięki za oglądanie. Dzięki Grzesiek za przesyłkę. Invibon również pozdrawiam raz jeszcze. Trzymajcie się wszyscy. Miło, wesoło. Takie dzisiaj cudo. Cześć.